tsunami, które miało miejsce 26 grudnia 2004 roku, było jedną z najtragiczniejszych katastrof naturalnych w historii Tajlandii. Wywołane zostało przez potężne trzęsienie ziemi u wybrzeży Sumatry w Indonezji. Fale tsunami rozprzestrzeniły się z niesamowitą szybkością po Oceanie Indyjskim, uderzając w wybrzeża kilkunastu krajów, w tym Tajlandii. Szczególnie dotknięte zostały prowincje na zachodnim wybrzeżu, takie jak Phuket, Krabi, Phi, a także popularne kurorty turystyczne. Fale tsunami, osiągające miejscami nawet do 10 metrów wysokości, spowodowały ogromne zniszczenia infrastruktury i zabijały wszystko na swojej drodze. Bilans ofiar w Tajlandii to ponad 5 tysięcy zmarłych i tysiące rannych, w tym wielu turystów z różnych części świata. Katastrofa ta uświadomiła międzynarodową wspólnotę o potrzebie lepszych systemów ostrzegania przed tsunami, co skutkowało rozwinięciem takich systemów w regionie Oceanu Indyjskiego. Pomimo upływu lat, wydarzenia te wciąż pozostają głęboko w pamięci tych, którzy je przeżyli oraz miały długotrwały wpływ na lokalne społeczności i środowisko. Siemanko! Ruszamy właśnie na wycieczkę. 4 dni razem będzie na Phuket. Musimy sobie troszkę odpocząć od tego remontu. A poza tym nam jest głośno i tak. Sami wiecie, jak ktoś mieszkał przy remoncie, to ciężko. Dokładnie tak. Tym bardziej teraz tam ściany kują, wszystko i tak dalej. I jest tak, że akurat idziemy na Kaolak, później na Kaosok, a teraz przy kosie zatrzymujemy zjeść. Gdzie się zatrzymujemy? Tak, tutaj, nie? Za wcześnie jeszcze? Nie, no już jest 13, już jestem głodny. No, idziemy gdzieś i później ruszamy dalej. Zobaczcie, w jakich pięknych miejscach będziemy. Może ktoś z Was po prostu też się zainteresuje przy kolejnym razie, że tutaj przyjechać i odwiedzić te miejsca, a będą naprawdę bardzo fajne. Co do Kaolak. Kaolak było to miasto, które ucierpiało najbardziej podczas tsunami, które było w 2004 roku. Pokażę Wam trochę, jak tam wygląda, miejsca, w których też uderzyło i tak dalej. Oczywiście pokażę Wam całe to, jak wygląda. Natomiast to ze względu na to, że to jest dość popularne, turystyczne miasto niedaleko od wyspy Phuket. No, jesteśmy w Kaolak. Troszkę nam się plan zaczyna psuć, ale miejmy nadzieję, że zaraz z tego wyjdziemy w dobrą stronę. Dobra, i dojechaliśmy do hotelu. Zatrzymujemy się w Bandari Resort. Zaraz Wam pokażemy, jak wygląda. Nie, no ogólnie planowaliśmy ten pobyt już bardzo dawno, bardzo dawno. Tak, no. Dawno chcieliśmy tu przyjechać. Szczerze powiedziawszy, mieliśmy być gdzie indziej. Po dojechaniu na Kaolak okazało się, że jednak nie mamy tam rezerwacji i że nic z tego nie będzie. A ten jest bardzo piękny i się tu zatrzymujemy. Przy samej plaży. Lepszego nie mogliśmy znaleźć, nie? Po prostu nie chcieliśmy. Top. To los tak nie, chciał po prostu. Nie, to był mój wymarzony hotel. Ja bardzo chciałem tu zostać, ale ci nie mówiłem. Ale klimacik tu jest naprawdę fajny. To jest zarąbiste, to jest ogromne, zielono wszędzie dookoła, przy samej plaży. Nie. Też będzie super. Patrzcie, jakie wszędzie piękne palmy. A jak to się, ale to nie jestem, bo ja byłam bardzo... Pięknie wygląda. W tym kata... Palm. Palm. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Wakacje. Dobra, pokój wzięty. Kosztowało 2400 tajskich batów. Jakieś 250 zł, coś koło tego wyszło. Pięknie wygląda. Pokoje były tańsze. My sobie wzięliśmy bungalow. Ze względu, że woliliśmy domek. I zaraz Wam pokażemy, jak ten ośrodek wygląda. Pójdziemy na plażę od razu. Chcę Wam trochę pokazać tego Kaolak, żebyście zobaczyli, jak też to wygląda, bo z Kaolak, nie wiem, kiedy ostatni raz nagrywałem, może z 2-3 lata temu, jakoś tak pewnie. 2,5. A, 2,5, dokładnie, z Kaolak nagrywałem, jak w szpitalu wylądowałem przecież. To w sumie wtedy nie nagrywaliśmy za bardzo. Tak, ostatni raz, jak tu byliśmy, to ja w szpitalu byłem przecież. Leżałem. A, ale ze mną. To były nasze początki. Nie, wtedy to randkowaliśmy dopiero.
fajnie przy samym parku. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Okej, okay, kopunka. Taki pokoik. Zobaczmy, jak wygląda tutaj. Bo tu osobno jeszcze zagródek. Taka jest łazienka. I tu jeszcze jest wyjście na zewnątrz. Co to jest? Jak to jest zamknięte? Wyrwałbym drzwi, a je się w bok otwiera. No, wanna to dużo powiedziane. Właśnie, przecież... To nie taki zarezerwowaliśmy. 5 minutes later. No i dobra, patrzcie. Na początku dali nam jakąś melinę. Powiedzieli, że nam nie pasuje. I teraz... Zobaczcie, że jesteśmy bardzo niezadowoleni, że mają nam zmienić pokój. I patrzcie, jaki piękny. Ale patrzcie w ogóle, jak... Różne rzeczy widziałem już robione z ręczników, ale to jest pomysłowe na maksa. Ale szkoda to rozwalać, no, co? Naprawdę pięknie to wygląda. No nic, tylko po prostu się myć i wycierać. Popatrzcie, tutaj jest akurat tylko strona dla dorosłych. Tutaj jest przejście, tutaj dalej. No bo te fajne pokoje są właśnie od razu z dostępem do basenu. Barierki na górze. Znaczy barierki, żeby można sobie wyjść z basenu. Fajnie, fajnie to zrobione. Ciekawie, nie? W ogóle ten ośrodek jest tak ogromny. Fajnie, fajnie, ale teraz patrzę na to wszystko, jakie oni nam dali pokój na początku. To... Masakra, ale nas chcieli załatwić. Najgorszy chyba, jaki mieli w tym hotelu. Chciałem zobaczyć siłownię. I taka siłka. Podstawowa po prostu. No, ty masz maty, ja mam hantelki i atlas. Będzie na czym poćwiczyć. Zejdziemy przez inny hotel, żeby przejść do plaży po prostu. Chcę znaleźć jakąś restaurację, żeby zjeść jakiś obiadek. No, ale to chyba nie jest do pływania plaża, co? No to strasznie dużo kamieni takich dużych. To chyba jesteśmy w złym miejscu plaży Khao Lak. Wiecie, jak tutaj byliśmy, to najlepsze miejsce było Coconut Beach, jak się nazywało, czy albo White Palm Beach. Słabo. Coś takiego, no. Tutaj plaża wygląda trochę jak na Sri Lance. A nie w Tajlandii. Takiej plaży to nic ładnego nie ma. Ani lokali jakiś taki. Dobra, idziemy się trochę przejść. Jakie ładne niebo. Bardzo, myślałem, że powiesz, jaki ładny ja. No niebo też. No też. Idziemy się przejść kawałek, zobaczymy, co tu jest. W ogóle obczailiśmy, że mamy hotel w tym miejscu. I do tego ścisłego centrum jest kawałek, ale podobno, że takie są koktajle. Są koktajle. Są koktajle? Są koktajły. Long tail'e to łódka. No właśnie, no o to mi chodziło właśnie, że łódki tutaj jeżdżą. Ale ty nic nie rozumiesz. Nic za nic. No. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Ale po naszych obserwacjach, jak tutaj już jesteśmy parę godzin, to tu się już dużo nie dzieje. No, to już mało. Już troszkę zamieniło się to w sanatorium, teraz takie troszkę. Idealnie dla nas. Idealnie dla nas, właśnie na wypoczynek i na relaksik. Potrzebne nam to było. Para z Niemiec nas tutaj podwiozła. Furką. Komary? No, a ciebie nie? Nie. To nie komary, kochanie, masz grzybice. Zaczyna się ciemno robić i zaraz pochodzimy tutaj trochę po barach, z racji tego, że dzisiaj mamy... Piątek. Ja. Nie, mamy poniedziałek. Nie, no poniedziałek. Ja to żartowałam, ale widzę, że ty to w ogóle nie ogarniasz. Nie, już ostatnio przez nasz Songkran, przez to jaki był długi weekend, w ogóle totalnie mi się pomyliły dni już. Idziemy na piwko. No i tu się dzieje. Nie no, to jest centrum, ale no...
jest rodzinna raczej tutaj bardziej. To też fajnie. O, ba, są... O. Znacie typa? Nasz trzeci brat bliźniak. Jak aktualnie odsiaduje wyrok w Stanach Zjednoczonych. Wieloletni. Władysławowo 2024. Twoi starzy na wakacjach. Poniedziałek. Powiem wam tak, jak ten targ się kończy, to chwilę jakiś bar. Ja wiem, dlaczego tu wszyscy przychodzą. My zrobimy sobie bar hopping. O, bar hopping. Ty, to jest bardzo dobry pomysł. Wchodzę w to. Mamy ostatni tydzień holidaya i możemy sobie pozwolić. Ej, ale to też jest tak śmiesznie, że średnia wieku jest zauważalnie wyższa, no. Tak samo jak w Fachinie. No, zdecydowanie. Ale to dla mnie super, fajnie, bardzo. Dla mnie też. Będziemy sobie muszę kupić nowe klapki, bo moje japonki są już stare, a w trasy się przydadzą, bo za tydzień wyjeżdżamy. Idealne po prostu. Pasują na mnie. Ja dobrze, przewiew jest, można palcem pomachać jednym, drugim. No i siema, w kolejny dzień. Jedziemy teraz na piękną plażę, aktualnie na śniadanie. Nazywa się Coconut Beach lub White Sand Beach. Jedna i druga nazwa jest dobra. Co wpiszecie, to traficie tutaj. Jak dla mnie, na Kaolach ta plaża jest na pewno najładniejsza. Zaraz wam pokażę. Ale wieje. Dzisiaj na śniadanko, raczej obiad. Takie śniadanko mamy. Same pyszne rzeczy. Piękne jest, naprawdę. Jedzonko też było pyszne. Teraz troszkę poladam, a później jedziemy do Muzeum Tsunami. Policyjna. To jest niesamowita rzecz, zaraz wam opowiem, jak tam podejdziemy bliżej. Welcome to Tsunami Memorial Museum. Zaraz wchodzimy do środka, pokażę wam. Tam są różne fotografie z tego czasu, informacje, zaraz trochę się dowiecie więcej. Tutaj możecie zobaczyć liczby dokładnie, ile ludzi zginęło wtedy. I tutaj jest też pokazane właśnie 26 grudnia 2004 roku, w której się zaczęło wszystko. Ile to jest 10 metrów? To jest budynek czteropiętrowy. Nie są po prostu te fale. Możecie zobaczyć, ile ludzi. 5395 osób zginęło. Zaginionych tyle. Wow, masakra. Właśnie ciała, które dalej są niezidentyfikowane. 1650. 60 tysięcy prawie ludzi rannych. Dzieci, które straciły jedno lub obydwoje rodziców. Masakra. Jak wam mówiłem, tutaj Kaolak najbardziej ucierpiał, bo tutaj fala to 3 km weszła w lądarz. Ale to właśnie na przykład na Patong, jakby już pokazane, jak uderzyło w Phuket też. Właśnie, jak domy całe, no zawalane, wszystko, masakra. O, to są zdjęcia właśnie, jak wyglądało, a jak wygląda teraz. Jak ulica turystyczna, normalnie wszystko tak.
Tutaj główna ulica. Wszystko rozwalone. Patrzcie, tutaj jaka jest różnica. Jak po fali wyglądało, a jak normalnie. Ja pierwsza masakra po prostu. 230 tysięcy ludzi zginęło. Tsunami w 2004 roku, znane jako katastrofa Oceanu Indyjskiego, było jednym z najbardziej niszczycielskich tsunami w historii. Najciężej dotknięte zostały Indonezja, Sri Lanka, Indie i Tajlandia. Fale tsunami osiągnęły wysokość do 30 metrów i prędkość do 800 km na godzinę, wdzierając się głęboko w ląd i zabijając ponad 230 tysięcy ludzi. Skala zniszczeń była ogromna, z milionami osób, które straciły dach nad głową, dostęp do wody pitnej i podstawowej opieki medycznej. Wielu ludzi doświadczyło także traumy psychicznej. Katastrofa ta doprowadziła do masowej mobilizacji międzynarodowej pomocy z setkami organizacji humanitarnych, które przybyły, by pomóc w ratowaniu życia i odbudowie. Wzrosła również świadomość globalna dotycząca ryzyka tsunami, co zaowocowało rozbudową i ulepszeniem systemów ostrzegania przed tsunami w regionie. No i żebyście wiedzieli też bardzo ważną rzecz, że w Tajlandii zginęło dużo ludzi, oczywiście, że zginęło, ale najwięcej ludzi zginęło w Indonezji, tam prawie 200 tysięcy ludzi zginęło. Tajlandia to dopiero, wiecie, ta fala była tutaj już najpierw szła tamtędy i dopiero później dotarła tutaj. Tutaj jest napisane, że 8 tysięcy ludzi w sumie. Nadal było inaczej napisane, chociaż nadal może było napisane ile zginęło, ile jeszcze nie jest zidentyfikowane i tak dalej, to może tak, ale w sumie tutaj pokazuje, że 8 tysięcy turystów i miejscowych. To właśnie też wyczytałem teraz, że pierwsza fala, która szła, właśnie uderzyła w wybrzeże Sumatry, Indonezji. I ta fala miała 15 metrów wysokości. 15 metrów, wyobraźcie sobie, ile to jest 15 metrów. I widzicie taką falę, jak idzie i zabiera wszystko. Totalnie wszystko. I niszczy wszystko. Dobra, żeby wam jeszcze troszkę bardziej to zobrazować, jak to wygląda. 7.59, 26 grudnia doszło do trzęsienia ziemi, a dokładnie do ruchu płyt tektonicznych. Ruszyłaś. Wywaliło ogromną falę. Było to 9,1 trzęsienie ziemi w skali 9,1 w skali Richtera. Najmocniejsze, jakie odnotowali. Fala zaczęła iść po 20 minutach, już dotarła do Sumatry. Tam fala miała aż 30 metrów. Przed chwilą o tym wyczytałem. Wiecie, ja to sobie wyobrażałem 10 metrów. Tam fala uderzyła 30 metrów. Miasto, chyba nie, 200-300 tysięcy zostało zmiecione z powierzchni ziemi. Totalnie każdego, kogo dotknęła fala, umierał. Nie miał szans na przeżycie, żadne. Tam zginęło wtedy 100 tysięcy osób. Następnie fala dociera właśnie tu na Pangan i Phuket. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz, gdzie możecie zobaczyć tą wielką łódź patrolową, policyjną. Fala z morza, morze tutaj jest parę kilometrów stąd, nie wiem czy 2 czy 3. Fala ją aż tutaj zabrała, taką ogromną łódź. Tutaj zginęło parę tysięcy osób. Następnie fala idzie dalej, uderzyła w wybrzeże Indii. 10 tysięcy osób zginęło. Następnie Sri Lanka, 30 tysięcy osób zginęło. Po prostu skala taka, że masakra. Na sam koniec jeszcze, nie wiem, jest to prawda, ale raczej prawda, że fala dotarła aż do RPA i zabiła tam jakichś surferów. RPA jest 8 tysięcy kilometrów dalej od miejsca, gdzie doszło do trzęsienia. Wyobraźcie sobie tą skalę, co to musiało być w ogóle. Przerażające, naprawdę. Siedzieliśmy teraz, oglądaliśmy taki film o tym, jak ludzie się wypowiadają. Jedna para się wypowiada, jak dziecko straciła, ktoś inny kogoś stracił z rodziny i tak dalej. To jest okropna tragedia, okropna. I żebyście jeszcze sobie zobrazowali takie coś, bo ktoś sobie pomyśli, a fala, to przecież woda. Ta fala ciągła ze sobą drzewa, gruz, samochody, wszystko co stanęło na jej drodze, fala porywała. Jak takie coś was uderza, giniecie, nie ma opcji.
to niesie ze sobą. Jeszcze oglądałem tam, rybacy się wypowiadali, którzy byli akurat na morzu. Nie rybacy, przepraszam, oni mieli studio, nie studio, tylko agencję z nurkowaniem, no, nurkowali po prostu. Mówią, że nagle zobaczyli falę, która niosła drzewa ze sobą, palmy, gruz, wszystko i to nagle w nich uderzyło. Masakra. Naprawdę masakra. No i niestety tutaj na przykład jak uderzyło w Tajlandii, to ludzie byli całkiem świadomi, mimo tego, że tu dotarło dużo później niż tam na Sumatrę. Tam już straszna tragedia się stała, zginęło pełno ludzi, fala szła dalej, a tutaj ludzie byli nieświadomi tego. Mimo tego, że ocean bardzo się cofnął, ludzie poszli zobaczyć, co się dzieje, że gdzie jest woda. Gdzie, znaczy ocean, morze, to jest Morze Andamańskie, że gdzie jest woda, bo to się tak cofnęło po prostu wszystko. No i nagle wielka, biała fala ze wszystkim uderzyła. A tutaj macie tą łódź policyjną. Aż tutaj doszło. Masakra. Tutaj jest jeszcze na takie miejsce, zanim jeszcze było otwarte muzeum, to tutaj po prostu ludzie przychodzili. Zdjęcia pokazywali i tak dalej. Znaczy zdjęcia oglądali, już wam pokazuję. Tutaj memorial był. Znaczy jest dalej, ale już. Pokazane, jak się cofnęło wszystko, jak idzie ta fala. 2 kilometry. Patrz. 2 kilometry. A, 2 kilometry, czy nie 3, no. Pomyślę, o tutaj możecie ją. Patrzcie, jak idzie cała ta. 2 kilometry od morza i znalazła się tutaj, w tym miejscu. Teraz nam tu pani pokazała zdjęcia. Patrzcie, co się z pipi stało. Wszystko zmiecione. No, to możecie zobaczyć dokładnie. Tutaj doszło właśnie do tego trzęsienia. Od razu uderzyło w Sumatrę. Następnie poszło tutaj. W Tajlandię. Sri Lanka później. Indie, Sri Lanka. I tu macie dokładnie liczby też. Ile osób gdzie zginęło. A, tak, w Indonezji 130, prawie 1 tysięcy, jeszcze jest 167, ale 37 jest zaginionych. Domy stracił ponad 500 000 ludzi. Następna Sri Lanka 35 tysięcy ludzi. Domy straciło 516 tysięcy. India 12 tysięcy ludzi zginęło. Czego 18, ale 5600 zaginionych. 650 tysięcy leciło. Masakra. To tak naprawdę powiem wam, że Tajlandia przy tym wszystkim, że to się nie zabrzmiało. Ale w Tajlandii tak naprawdę zginęło 5300, aha, 8000, czyli zaginionych jest 3000 ludzi, no. To przy poziomie 8000 zginęło. Patrząc na to, jak w Indonezji prawie 170. Później na Malediwach, Malezja, nawet Somalii. Ty, ale ta fala nawet do Somalii doszła. No tak, w sumie jak do RP, a później nawet doszła, no to się nie ma co dziwić. Jest tu jeszcze dużo mocnych takich zdjęć, ale ich wam nie będę pokazywał, bo na pewno była demonetyzacja. Po prostu jak leżą ciała obok siebie. Zobaczcie, to jest dobre zdjęcie fali właśnie, jak idzie. I wyobraźcie sobie takie coś, to przecież zmiata wszystko z powierzchni po prostu. Popatrz, jak to wygląda. Pokazane, że właśnie, tylko na internecie było, że 9,3, że fala szła z szybkością 500 km na godzinę. Po 3 godzinach dotarła tutaj do Kaolek i do Phuket. Na internecie też było napisane, że 800 km, to pewnie zależy. No wiadomo, że tutaj pewnie z czasem już spowalniała oczywiście coraz bardziej. Ale tutaj jak się zaczęło, jak uderzyło w Sumatrę, to miało podobno szybkość 800 km na godzinę i 30 metrów wysokości. Pani nam właśnie teraz opowiada o tym. Mówi, że jak po trzęsieniu właśnie, jak uderzyło w Sumatrę po godzinie. Tam było napisane, że na pierwsza fala doszła po 20 minutach, ale po godzinie już zmieniło to wszystko. Po 2 godzinach doszło do Phuket, a po 3 godzinach do Kaolak. A mówiła, że z Sumatry do Phuket jest 1500 km, powiedziała?
No właśnie, nie wiem, czy to płyty, czy to kalak, ale 1500 km. Pytaliśmy też odnośnie tego, czy może mnie nie nagrywać. No. Pytaliśmy też odnośnie tego, że... Jezus, no, że... Nie nagrywaj. No, że ala, no nie. dalej, ale... Pytaliśmy, czy nie było żadnych jakby alarmów, ostrzeżeń, no. Czy oni wiedzieli, no i właśnie pani mówi, że to był pierwszy raz w ogóle w Tajlandii, że teraz to już są alarmy. Wszystko, już no. Teraz jest, są te drogi takie porobione, że jest evacuation zone, coś takiego, no. Nie? No jest, tsunami. To kawałek. No a wtedy po prostu oni kompletnie... No ale to można zobaczyć, jak ludzie sobie stoją na plaży i patrzą, co się dzieje. Tutaj ludzie patrzą, wiecie, no. Nikt nie wiedział, tutaj tak samo. Idzie fala, a ludzie stoją jakby nigdy nic i się patrzą w morze. Szokowani byli. No nie, no ale to zdjęcie to przecież jak takie coś uderza, to nikt nie ma szans. Chodźcie tam dalej. Wszystko zabiera ze sobą, wszystko totalnie. Tutaj jeszcze nieopodal jest też cmentarz właśnie ofiar tsunami. Ale tam już nie będziemy jechać. Jedziemy dalej, jedziemy teraz do Khao Sok, parku do dżungli, gdzie dzisiaj spędzimy noc. Zaraz zobaczcie w jakim fajnym namiocie. No, kupiliśmy tam coś, powiem, że niby to jest dla wsparcia jeszcze ofiar tego, ale nie wierzę w to za bardzo. Po 20 latach to nie wierzę, że wspierają dalej rodziny ofiar, bo to no, po prostu chyba każdy wie jak jest. No, ale z racji tego, że fajnie pani opowiadała nam, była bardzo pomocna i tak dalej, tak stwierdziliśmy, że trzeba wesprzeć. Patrzcie to. Jak sobie jedzie słoń. Trzeci słoń, który w ciągu 10 minut idzie. I dwa były właśnie takie, że było widać, że pracują w polu po prostu. No tak tu jest w Tajlandii też. Słonie to zawsze były wykorzystane jak na przykład konie. No tutaj słonie. No i jeszcze jeden. Już czwarty sobie idzie. Jakby nigdy nie z drogą. No i dobra, przyjechaliśmy do kolejnego miejsca, w którym zatrzymamy się dzisiaj na noc. Where? Jakieś zwierzątko. To jest glamping. Jesteśmy teraz w Khao Sok Park. Zaraz wam pokażemy jak wygląda pięknie. Tutaj jest drugi. A tutaj idziemy do naszego. Także jakbym mówiłem, że będziemy mieć namiot w dżungli, to taki bardziej nowoczesny. Na dole łazienka. Już wam pokażę. Te glampingi w Tajlandii są naprawdę na świetnym poziomie. Okej. Okay. O! Popatrz. Jaka wanna ładna. Patrzcie. Mały basen. Z widokiem na dżunglę. Zaraz skakujemy. Okej. Okay. Ale dobra miejscowa. O. I tak wygląda. To miejsce do posiedzenia sobie. Tutaj, żeby się położyć. Pięknie. Patrzcie, jak wygląda w szatku. Petarda, co? Cudnie. Super się będzie książkę tu pisało. Cisza, spokój, tylko słychać natura. Pięknie. Dobra, kończymy tego vloga. Yo, relaksik. Woda się już leje do tej wielkiej wanny, do tego mini basenu. No matko, no. Ja piszę książeczkę. Jakoś to idzie. Na pewno mi to zajmie parę miesięcy. Tym bardziej, że jak będę w podróży, pewnie będę miał mniej czasu na to. Ale będzie na pewno dobra. To wam gwarantuję. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, kto będzie zainteresowany zakupem takiej książki ode mnie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, zostawcie suba. A tak w ogóle wam nie mówiłem właśnie, gdzie jesteśmy teraz w tych glampingach, teraz sobie przypomniałem. To się nazywa Tanoshi Glamping. Jesteśmy dokładnie w Khao Sok Park.
Pięknie jest. Pozdrawiam.